Witajcie moi drodzy, ja jestem Nikodem Apoczkin, a to jest film, w którym wracam do tematu sprzed roku, czyli film o pani Eli Gavin. Jej, ale Nikodem, dlaczego wracacie do tego tematu? Znowu! Ponieważ Ela mnie wkurzyła jednym postem, więc postanowiłem nagrać na nią film. Mam tutaj skrypt na monitorze, więc jakbym czegoś zapomniał, no to po prostu będę czytał. I mam też screeny z jej posta, jakże ciekawego. Jak dobrze pamiętacie, w zeszłym roku z Jamezem, z Magdą, Sergiem Canneloni i innymi pato-youtuberami, żeby już tak przystosować się do pani Eli, nagrywaliśmy filmy na nią, z czego mój film Jameza był taki bardzo kontrowersyjny, za co szczerze przepraszam za mnie i za Jamora. Ale Nikodem, dlaczego nagrywasz film na Elkę? Otóż już wam mówię, kilka dni temu Ela wstawiła post na swoją stronę, no, który po prostu poruszył mnie bardzo. Ale dlaczego? Co wnosił ten post? Otóż obrażał nas i moją rodzinę. Faktem, no inne posty tam o pato youtuberach spoko były, ale ten mnie tak cholernie poruszył, że postanowiłem więc nagrać film o Eli. A jest to chyba jakiś, nie wiem, 58 post o pato youtuberach i Ela postanawia znów nagrać 60 kuźwa odcinek o pato youtuberach. No normalnie seria się z tego szykuje chyba. Śmieszne. Ale no wiemy, no Ela postanowiła za mocno po bandzie pojechać i... No i tak się stało, że postanowiłem nagrać film. Więc teraz wam czytam fragment tego posta. A więc tak. Dlaczego kilkunastu liderów, aktywistów hejtujących mnie grupy przyczepiło się do mnie, ciągnąc za sobą innych? Stado baranów, które kroczą za nimi w przepaść, jak naród niemiecki kiedyś za Hitlerem, Rosjanie za Stalinem itp. Kim oni są i na czym polega ich siła? Na czym polega siła toksycznych liderów? Na ich determinacji, charyzmie i obsesji? Żeby to zrozumieć, popatrzmy na cechy wspólne tych osób. Uroda w skali 1-6, ocena 3. Możliwe, że mają kompleksy na punkcie swojego wyglądu. Czy są wysportowani, umieśnieni? Nie! Ocena 1. Są to więc ludzie, którzy nie dbają o siebie. I tu wam kuźwa przerwę. Pani Elu, ja powiem pani tak, a mam raczej do pani pytanie. Jak kurczę można oceniać osoby 30-40 lat młodsze od ciebie, że są brzydkie albo niewysportowane? No ja tu powiem tak, no faktycznie, no może nie dbamy o siebie, ale nie musimy być kuźwa tacy wysportowani, tacy umięśnieni, no jeżeli mówię o facetach. Wysportowani, umięśnieni jak, nie wiem, Mariusz Pudzianowski czy Robert Burnejka, hardkorowy koksu. Więc nie rozumiem tego, dlaczego pani Ela Gavin ocenia młodszych od siebie osób, i to grubo młodszych, o ponad 3-4 dekady od siebie młodsze osoby, że są kuźwa brzydkie i niewysportowane. Czytam dalej. Zawód, wykształcenie, ocena 3. Prawdopodobnie brak ciekawego zawodu, zajęcia, realizacji zawodowej. Wyższe wykształcenie, przeważnie brak, ale wyraźna nienawiść wobec ludzi, którzy mają wyższe wykształcenie, a zwłaszcza takich, którzy się tym chwalą, jak ja, ocena 1. Dobrze, że tu się zaorała. Wyższe wykształcenie u rodziców prawdopodobnie brak, czyli w skali 1-6. Ocena 1. I tu znowu przerwę. Przypomnę ci, pani Elu, że ty z polonistyki i z fotografii miałaś 3. To można znaleźć na spisach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz się spytam tak, jak pani śmie obrażać moich rodziców, naszych rodziców, całej naszej meme familii, że tak powiem, od tego, że są niewykształceni? Ma pani prawo? Nie ma tego prawa. Tak samo ja i James nie mieliśmy prawa oceniać panią po wyglądzie. Nie mieliśmy, tak pani nie ma prawa oceniać naszych rodziców, którzy mają albo średnie, albo wyższe wykształcenie i są dobrymi ludźmi, że nie mają kuźwa pieprzonego wykształcenia. Nie zna nas pani i nigdy, mam nadzieję, że pani nie pozna. Podam przykład. Moja mama kończyła magisterkę paręnaście lat temu, 20 parę lat temu chyba. Jest od pani młodsza 3-4 lata. I w dniu dzisiejszym
ona może uczyć dzieci w przedszkolu i dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej. To jest naprawdę duże osiągnięcie, bo moja mama naprawdę bardzo dobrze się uczyła i do dzisiaj się uczy nowych rzeczy. Dobrze, ale dalej. Jak pani śmie oceniać nasze wykształcenie, nie znając nas? Podam przykład Magdy. Magda jest na 5 roku studiów. Podajże jakiś tam lingwistycznych, tam język turecki i w ogóle. Bardzo Magdę podziwiam. Ona się też dobrze uczy i zaraz będzie miała wyższe wykształcenie. W moim przypadku, ja mam 17 lat, chodzę jeszcze do średniej szkoły i pani nie ma prawa mi mówić, że ja nie mam średniego wykształcenia, bo go jeszcze tak naprawdę nie mam, bo się uczę jeszcze. Chodzę do szkoły średniej i chcę zdać maturę i chcę iść na studia, na dobre studia, które mi dadzą dobrą pracę, bardzo dobrą pracę. I nie chcę zdać studiów na 3 jak pani, chcę zdać przynajmniej na 4-5. Żeby być szanowanym człowiekiem w pracy, a nie wyśmiewanym na YouTubie jak pani. No dobrze, ale czytamy dalej. Możliwe kompleksy związane z pochodzeniem, możliwa trudna sytuacja finansowa w domu rodzinnym, możliwa patologia w tym domu, możliwi toksyczni członkowie rodziny, możliwy brak dobrych wzorców zachowania wyniesionych z domu, ocena 5. Czy są mądrzy i utalentowani? Często tak. Tu nie kumam tego. Nie kumam jakby sensu tego zdania, tego pytania nie kumam. Ale dobra, czytamy dalej. Czy nie mają kompleksy, że nie umieli wykorzystać swojego intelektu? Ja tu pani powiem, ja jestem mądry i utalentowany. Jestem leń, to prawda, bo czasami nie chce mi się uczyć, ale jestem utalentowany. Ukończyłem szkołę muzyczną. Przez 6 lat chodziłem do pieprzonej szkoły muzycznej, żeby grać na pieprzonym pianinku, klikać w klawisze. Kurczę, to jest talent nabyty. Nabyty jest, ale mogę powiedzieć, że jestem utalentowany, bo też ładnie śpiewam. Może nie rap, ale generalnie no inne gatunki muzyczne. No nie wiem, kiedyś puszczę wam płytę zaśpiewać Każdy Może i wam pokażę wszystkim, ale czytamy dalej. Możliwe, że przeżyli szok, traumatyczną sytuację, śmierć kogoś bliskiego, ciężką chorobę, napaść itp. I to spowodowało, że dzisiaj są źli. Skłonność do nerwicy w skali 1-6 prawdopodobnie duża, ocena 5. Osobowość psychopatyczna w skali 1-6 prawdopodobnie zaawansowana, ocena 5. Lubią spędzać wolny czas na dokuczaniu ludziom, wyśmiewaniu ich i nękaniu. Mogą to być znajomi albo nieznajomi, ale osoby, których wizerunek, telefon i zdjęcie można łatwo ustalić. Co ciekawe, sami uwielbiają krytykować innych, ale na krytykę swojej osoby ze strony otoczenia reagują furią, typowe dla psychopatów. Nie czują empatii, są aspołeczni, postępują źle wobec ryzyka bycia za to ukaranym. No to tak nieładnie. Wie pani, ja powiem pani, tak, kompleksy ma każdy. Ja też mam teraz kompleks, bo zerwałem z dziewczyną, jest mi bardzo strasznie, jestem źle, ale wiem, że koledzy, rodzina mi w tym pomaga i w ogóle. I ja powiem na swoim przykładzie, ja nie pochodzę z patologicznej rodziny, my się wspieramy rodzinnie i fakt, może jestem furiatem, może czasami wyskakuję furią, ale kocham moją rodzinę jak nikogo innego. Naprawdę, jeśli by mi ktoś obraził matkę, tatę, czy kurde mać siostrę, to albo takiego liścia na mordę by dostał, albo bym go tak zjechał komentarzem, że po prostu nie pozwolę, by mi ktoś w internecie czy na żywo obrażał mi rodzinę. To nie jest miłe. I to jest właśnie przykład patu youtuberstwa, bo pani twierdzi, że moi rodzice nie są wykształceni, że pochodzę z patologii, że oni pochodzą z patologii. Nie wolno tak. Tak się nie robi. Ale też pamiętam, może nie pamiętam, ale przeżyłem szok po śmierci babci, która mi zmarła rok temu. Ja bardzo płakałem po babci i teraz możecie powiedzieć, że o, użala się gówniarz nad sobą. Nie użalam się. I nie atakuję w ten sposób ludzi, że są kurwami, chujami i w ogóle. Nie atakuję. Tylko po prostu, nie wiem, albo płaczę, zamykam się w pokoju, słucham muzyki, jak myślę o babci. Nikogo nie atakuję, bo
nie chcę krzywdzić tym ludzi, moim smutkiem, moją tęsknotą za babcią. A pani twierdzi, ty właśnie, Elu Gawin, twierdzisz, że ja jestem toksyczny. I inni moi koledzy są toksyczni, bo mieliśmy problemy rodzinne albo coś innego. To nie jest miłe. Serio, nie próbuj mi wmówić, że jestem niepoczytalny, bo umarła mi babcia. To nie jest naprawdę miłe. Po prostu... śmieszne, kurwa! No ale czytajmy dalej. Co ciekawe, podobne cechy i sytuacje mają atakujący mnie pato youtuberzy. Piękny Apollo, James P, Konrad, czyli chyba albo ja, albo Indigo, Demagda, Sergio C, Mateusz S, Fabian, Karioner, Lewacka Sól, Hawaj, Kamilka z Atomowej Alternatywy, grupa na Fyby, nieprzystojni, niezrealizowani, często niewykształceni, możliwe, że z toksycznych rodzin, możliwe, że z traumatycznymi przeżyciami. Często w parze z hejtem i pato youtuberstwem idą używki takie jak alkohol, dopalacze, narkotyki, leki, nadużywanie napoi takich jak Coca-Cola, Black, nadużywanie nikotyny itp. Czasami to byli nałogowcy, poznacie ich po zniszczonym głosie, ciele, twarzy, zębach lub oczach. I tak jak powiedziałem chyba na początku, Sergio i Hawaj już nie prowadzą działalności na YouTubie. Oni z tym zrezygnowali. Teraz do ciebie, Magda, tutaj mam taką anegdotkę albo uwagę. Ty powiedziałeś, że Grzecu też brał w tym udział. Grzecu w ogóle w tym udziału nie brał. Ela Gawin nie wymieniła nawet Milczara, co jest w ogóle dziwne, bo Milczar nagrał tylko jeden film na Ele i potem usunął. I to był chyba wtedy, jak Mateusz Spysiński się do tego przywalił. Ale idziemy dalej. Wracając do tematu. Znaczy hejtowano mnie wiele razy, miałem dramy, bify, nawet miałem bifa z Nadolem, miałem, pamiętam, pozdrawiam serdecznie. Ale nigdy, przenigdy nie obrażałem nikogo pod wpływem alkoholu, narkotyku czy Coca-Coli. Coca-Cola w ogóle nie jest szkodliwa, no może tylko na wątrobę. Dwa razy mi się tylko zdarzyło użyć alkohol na żywo, na livestreamie. A głównie takich jak dopalacze czy narkotyki nigdy nie brałem i nie chcę nigdy brać, bo to jest świństwo totalne. Pamiętajcie, młodzi, nie bierzcie tego świństwa. Nigdy nie bierzcie tego. Serio. I serio, przez alkohol nigdy nikogo nie obrażałem. Nigdy, przenigdy nie zamierzam alkoholu ani pić, ani nic. Bo to jest po prostu taka patologia, że to jest masakra. No ale jeśli mowa o patologii, no to właśnie no. Przykłady pani filmów, pani Elu. Pokazywanie swojego ciała na filmach. To nie wiem, może na Szołapie niech pani pokaże, albo na Pornhubie. Picie alkoholu na filmach. Pokazywanie bez zgody i wiedzy własnej córki, jak płacze. To jest właśnie przykład pato youtuberstwa, to co właśnie w tym momencie wymieniłem. I pani niech na mnie wmawia, że to jest pato youtuberstwo, to co my robimy. Z tym doświadczeniem was zostawię. Ja nazywam się Nikodem Apoczkin, a to był film Ela Gawin, przykład pato youtuberstwa. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!